karate można uznać w każdym wieku i może być to traktowane jako sport, jako rekreacja fizyczna, a przy okazji jako samoobrona. Zrobię zejście, noga pracuje, od razu uderzam bardzo mocno, tutaj nisko. Karate trenuję od 32 lat. Posiadam stopień 5 dan w karate Shotokan. Jestem również instruktorem samoobrony. Toruński klub karate Doronin powstał 26 lutego 2005 roku. Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Związku Karate. Trenujemy styl Shotokan i WKF. Stawa, atakuj. Bronię i no. Treningi odbywają się praktycznie codziennie. 3 razy w tygodniu trenujemy tutaj w tej szkole. 2 razy w tygodniu w Brzozówce. I raz na Bielawach w szkole numer 35. Dla dzieci trening wygląda w ten sposób, że przez zabawę do sportu, czyli więcej takich tematycznych zabaw, kształtujemy tutaj inne cechy, takie jak motoryka, koordynacja ruchowa, zwinność, gibkość, szybkość, czas reakcji, a później zaczyna się już na tej podstawie prawdziwy trening. Ja od zawsze interesowałam się sztukami walki i jak trafiła się okazja, bo treningi były blisko mnie, to zaczęłam trenować. Karate to jest przede wszystkim rozwój dla i ciała, i dla ducha. Można nauczyć się samoobrony, można poznać bardzo ciekawych ludzi, nowe miejsca, jeżdżąc na zawody. Bardzo fajny sposób na pożyteczne spędzenie czasu. Mój tata założył ten klub, mój tata zaczął trenować karate, no i zaraził mnie tą pasją. Najbardziej podoba mi się adrenalina, ryzyko i taka możliwość rywalizacji, no oraz poznawanie nowych ludzi, bo to jest właśnie fajne w tym sporcie. Przede wszystkim karate kształtuje ducha, nie tylko ciało. No a kobiety, wiadomo, można zachęcić w ten sposób, że można zrzucić parę kilogramów, poprawić swoją figurę, a mężczyźni na pewno będą czuli się silni i będą mogli otoczyć swoją kobietę opieką w razie jakiegoś wieczornego powrotu do domu. Karate samo w sobie jest świetną sztuką walki. Pozwala się wyciszyć, uspokoić, wyładować wszystkie emocje. Pozwala się rozwijać fizycznie. Pozwala też poczuć adrenalinę, bo jednak czasem walcząc jest bardzo duża adrenalina, bardzo dużo emocji i sprawia to wielką frajdę. Trenuję ogólnie od 2004 roku, a w klubie Ronin jestem od 2006. No jakieś sukcesy są, jakieś medale są, także myślę, że jest całkiem nieźle. Organizujemy zawody sportowe pod nazwą Copernicus Cup. Przymierzamy się, żeby w przyszłym roku ta impreza również zaistniała. Jeszcze w tym roku będziemy organizowali zgrupowania karate, jedno z Shihanem Wojtkowiakiem, to jest 7 dan, a drugie z Shihanem Grumczewskim, 6 dan. Również przymierzamy się do organizacji zawodów pod nazwą Puchar Polski Federacji IMA. Karate to przede wszystkim zapewnia prawidłowy rozwój człowieka. To jest jedna część, a druga jest to sztuka walki, sztuka szlachetnej walki. Uczy się człowiek pewnych zasad, postępuje według określonego kodeksu i ma poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa i takiego normalnego spokoju. W każdej trudnej sytuacji można wyjść. Te sytuacje nie muszą dotyczyć zagrożenia ataku na ulicy, tylko normalnych takich życiowych problemów. Łatwiej po prostu sobie z tym poradzić.